Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Poniżej przedstawione wzory dwóch chloropochodnych butanu. Podaj numer związku chemicznego, który nie wykazuje czynności optycznej, uzasadnij swój wybór. No to najpierw musimy tutaj znaleźć, czy mamy do czynienia ze związkiem, który posiada węgiel asymetryczny, czyli taki, który zawiera cztery różne podstawniki. No to bierzemy sobie na przykład na tapet ten oto węgiel, może być oczywiście ten górny, zaraz do tego dojdziemy. I mamy tak, grupę metylową, hop, mamy wodór, mamy brom, no i resztę. Czyli tutaj mamy cztery różne podstawniki, czyli ten oto atom węgla jest centrum chiralności, czyli asymetrycznym atomem węgla. Jak my sobie teraz to zgumujemy i przypatrzymy się temu atomowi węgla, hop, to widzimy, że tu mamy grupę metylową, wodór, brom, no i resztę. Czyli ten atom węgla również jest węglem asymetrycznym, czyli mamy tutaj dwa centra chiralności. Ale czy jest on czynny optycznie? Otóż nie, ponieważ ma on tutaj płaszczyznę symetrii, czyli jest to diasteroizomer nazywany odmianą mezo, czyli to jest taki związek, który posiada płaszczyznę symetrii, a takie związki są achiralne, czyli nie ma tutaj czynności optycznej. Ale jakbyśmy tutaj spojrzeli na ten, to mamy to pozamieniane. Tak? Tutaj nie mamy tego samego po jednej, po drugiej stronie. Tu jest chlor, tu jest brom. To znów, jak weźmiemy sobie ten atom, to mamy pierwszy podstawnik, drugi, trzeci, całkowicie inny, więc jest to asymetryczny atom węgla. Tutaj pierwszy podstawnik, drugi, trzeci, reszta. Mamy cztery różne. I tutaj jak podstawimy kreskę, to nie mamy płaszczyzny symetrii, bo widzimy, że nam się to tutaj podbija. Zresztą z jednej i z drugiej strony mamy całkowicie coś innego. Dlatego też związek drugi ma czynności optyczne, czy też wykazuje czynności optyczne, a pierwszy nie. Czyli podaj numer 1. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.